Gmina Grodzisk Wielkopolski stawia na rozwój i poprawę warunków życia swoich mieszkańców. Dlatego wykorzystuje wszelkie możliwości na zdobycie dodatkowych funduszy na realizację tych celów. Na początku marca 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla priorytetu drugiego działanie 2.2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach konkursu dofinansowanie mogły otrzymać następujące rodzaje projektów. Budowa, przebudowa i remont odcinków dróg gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich w miastach na prawach powiatu, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa i przebudowa obwodnic na drogach gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich w miastach na prawach powiatu. Budowa i przebudowa drogowych obiektów inżynierskich na drogach gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich w miastach na prawach powiatu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową. Termin składania wniosków upłynął 27 maja 2010 roku. 16 września tego samego roku na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego opublikowana została lista projektów wyłonionych do dofinansowania w wyżej wymienionym konkursie. Projekt złożony przez gminę Grodzisk Wielkopolski znalazł się na wysokim, 9. miejscu. Przyznana nam kwota dofinansowania wynosiła 10 337 575 zł i 74 grosze. Rada Miejska uchwałą nr 4 przez 20 przez 2011 z 13 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok zabezpieczyła środki własne na realizację tego zadania. W czwartek 30 września 2010 roku w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański przy kontrasygnacie skarbnika gminy Iwony Prusak podpisał umowę o dofinansowanie projektu budowa obwodnicy północnej miasta Grodziska Wielkopolskiego na odcinku od ulicy Nowotomyskiej do ulicy Bukowskiej wraz z oświetleniem. Był to początek drogi, której kres osiągnęliśmy dzisiaj. Partnerem projektu była jak zwykle niezawodna gmina Granowo, której wsparcie pozwoliło uzyskać nam dodatkowe 4 punkty przy ocenie merytorycznej projektu. Przedmiotem zadania, przypomnijmy, była budowa obwodnicy miasta Grodzisk Wielkopolski, stanowiąca połączenie komunikacyjne pomiędzy drogą wojewódzką nr 308 a drogą powiatową nr 2723P bez konieczności wjazdu do centrum miasta. O długości ponad 1,8 km, szerokości 7 metrów z nawierzchni bitumicznej. Uchwała 23 kwietnia 2010 roku Rada Powiatu Grodziskiego pozbawiła części drogi nr 2723P ta kategorii drogi powiatowej, a Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim uchwałą z dnia 28 kwietnia 2010 roku zaliczyła ten odcinek do kategorii dróg gminnych. Projektowany przebieg trasy został zaproponowany całkowicie nowym śladem, głównie poprzez pola uprawne oraz łąki, w otoczeniu luźnej zabudowy gospodarczej północnów rejonów miasta. Jej przebieg wymusił określone zmiany w istniejącym uzbrojeniu terenu oraz wprowadził nowe elementy zagospodarowania. W piątek, 17 grudnia 2010 roku, o godzinie 9.15 w salce konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Do przetargu stanęło 10 firm. Najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez firmę Skanska za cenę 10 686 942 zł i 51 groszy. W dniu 13 stycznia 2011 roku w Grodzisku Wielkopolskim w ratuszu została podpisana umowa z wykonawcą. W poniedziałek, 14 lutego 2011 roku, w Urzędzie Miejskim nastąpiło przekazanie placu budowy. Prace rozpoczęły się wraz z nastaniem kalendarzowej wiosny. W miejscach prowadzonych zgodnie z wymogami projektu zainstalowano tablice informacyjno-promocyjne. W czasie, gdy wykonawca gromadził materiał niezbędny do realizacji inwestycji, wykonywane były przepusty w miejscach tego wymagających,
Rozpoczęto roboty ziemne oraz przystąpiono do prac związanych z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej, kolidującej z projektowanym układem drogowym. Budowę ronda rozpoczęto od ulicy Bukowskiej, następnie Mikołajczyka i Nowotomyskiej. W związku z powyższym na wspomnianych ulicach wprowadzony został ruch wahadłowy. Dla wyjeżdżających w stronę Nowego Tomyśla zamknięto ulicę Nowotomyską. W miesiącu czerwcu tempa nabrały prace związane z wykonaniem połączeń pomiędzy rondami wraz z drogami serwisowymi. W lipcu rozpoczęto układanie nawierzchni na odcinku pomiędzy ulicami Bukowską i Mikołajczyka, a w sierpniu zakończono prace związane z budową rond na obu ulicach. Z początkiem września zakończono prace związane z wykonaniem nawierzchni na ulicy Nowotomyskiej oraz po prawej stronie ronda na drodze wojewódzkiej, co pozwoliło na przystąpienie do prac związanych z budową drugiej części ronda od strony ulicy Zdrojowej. Układanie nawierzchni asfaltowej na pozostałej części obwodnicy zakończono w październiku. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome, zamontowano bariery, dokonano obsiewu i uporządkowano teren budowy. Podsumowując, w ramach inwestycji powstały 3 nowe skrzyżowania typu rondo, nowa nawierzchnia z odwodnieniem poprzez system otwartych rowów drogowych, rowy, przepusty pod korpusem drogowym i pod zjazdami do posesji oraz zbiornik retencyjny, drogi serwisowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, takie jak oznakowanie drogowe, poręcze i bariery ochronne, nowe odcinki chodników i ścieżki rowerowej. Usunięto kolizje energetyczne i telekomunikacyjne. W rejonie skrzyżowań wybudowano oświetlenie drogowe z dostosowaniem do nowego układu komunikacyjnego. Na potrzeby realizacji zadania wykupiono od osób prywatnych grunty na łączną sumę 2 538 603 zł. Ostatecznie całkowita wartość projektu wyniosła 13 661 533 zł i 4 grosze. Szanowni Państwo, realizacja projektu ma bardzo duże znaczenie dla miasta jako terenów wiejskich gminy, ponieważ w istotny sposób determinuje ich rozwój. Zapewnia dojazd do bezpośrednio zlokalizowanych przy niej wielu przedsiębiorstw. Zwiększa atrakcyjność terenu gminy Grodzisk Wielkopolski jako miejsca inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej. Wreszcie zwiększa szanse mobilności mieszkańców Wielkopolski. Wpływa korzystnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. W obliczu braku obwodnicy i możliwości alternatywnej trasy dojazdu do północnej części miasta, pojazdy musiały do tej pory przejeżdżać przez ścisłe centrum. Stwarzało to niebezpieczeństwo wypadków z udziałem pieszych oraz kolizji drogowych. Obwodnica pozwoli na wyprowadzenie tranzytu poza centrum miasta, a tym samym odciąży je od nadmiernego zatłoczenia, zwłaszcza samochodów ciężarowych. Wpłynie to bardzo pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa ruchu w Grodzisku Wielkopolskim i poprawę jakości środowiska naturalnego. Jednocześnie nowy ciąg komunikacyjny poprawi komfort podróżowania i życia mieszkańców tego terenu, jak i pojazdów przejeżdżających oraz przyczyni się do poprawy możliwości inwestowania w obrębie obwodnicy. Szanowni Państwo, Albert Schweitzer powiedział: sukces nie jest kluczem do szczęścia. To szczęście jest kluczem do sukcesu. Jeśli kochasz to, co robisz, osiągniesz sukces. Tak, gmina Grodzisk Wielkopolski odniosła sukces. Sukces, który jest efektem pracy wielu osób połączonych jednym mianownikiem. My po prostu kochamy to, co robimy. Dziękuję za uwagę.